Hej, Wirgoliusz, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wizards and Warriors. Prawdę powiedziawszy, zapomniałem co mam zrobić. Chyba tak, zdobyć niebieski klucz i 200 diamentów, aby być pewnym, że rycerz mnie przepuści. Gdzie jest niebieski klucz? Nie mam zielonego pojęcia i... Tak. Nie wiem dlaczego jakoś nie podoba mi się ta lokacja. W jakiś dziwny sposób mnie skutecznie odstrasza ona. Spróbuję wspiąć się na szczyt tego pieńka. Być może tam znajdę jakieś wskazówki dotyczące poszukiwań tego klucza. No, na pewno wygląda to troszeczkę inaczej. Spróbuję uruchomić płaszcz cudów i przeskoczyć. Jasne, guzik, nie udało mi się. Cały czas mam problemy z aktywacją tego pióra w powietrzu. Chociaż niby wyłącz płaszcz cudów, bo kuros jest wtedy niewidzialny zupełnie. A, tak. Przepraszam. Zrobiłem coś głupiego, wyłączyłem swój kontroler. Czasem się zdarza, nie wiem dlaczego, ale muszę jeden taki przytyczek przełączyć, abym mógł grać z nim na tym emulatorze. Emulatorze Pegasusa. Inaczej nie mogę wykonywać żadnego ruchu, działają tylko przyciski A i B. Ale mniejsza z tym. Cały czas zastanawiam się, dlaczego nie wychodzi mi... dobra, w porządku, przepraszam, nie trzeba przytrzymać B w powietrzu, znaczy przycisku skoku nie trzeba przytrzymać w powietrzu, tylko przycisk w górę. Dobra, to ma trochę więcej sensu. Dobra, w górę, skok i w górę, to jest! Zobaczymy co... Buty mocy! Dobra, kolejny przedmiot, który... O no nie. Założyłem buty i teraz. Teraz mam zdolność kopania przeciwników. To jest po prostu piękne. O szlak. Teraz będę poruszał się po koronach drzew z moimi butami mocy i. Że tak powiem, skopię wszystkim tyłki. O no nie. Znowu to samo. Widzicie? Znowu przeciwnicy się pozmieniali. Ale nie jestem pewien, czy to źle, ponieważ wydaje mi się, że ta wersja przeciwników jest troszeczkę słabsza. Słabsza tak w sensie, że zabiera mi trochę mniej życia, sami mają trochę mniej życia i tak dalej. Albo nie. Ale to jest trochę irytująca zmiana, jeśli mam być szczery. No nie, chyba tylko i wyłącznie zmiana aparycji. Zobaczę, czy nie było mnie już tutaj. Mam niejasne wrażenie, że już się tu znalazłem. Tak. Niejasne wrażenie poparte tym, że nie ma tutaj żadnych diamentów. Które pewnie zebrałem poprzednim razem. Ale... Nic nie szkodzi, przynajmniej przywróciłem przeciwników do normy. Jeszcze raz. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak, teraz po prostu będę się tu błąkał, zastanawiając się... Gdzie też mógłbym pójść. O! Znalazłem niebieski klucz! To wyśmienicie. I jestem pewien, że gdzieś tutaj na poziomie znajdują się jeszcze jakieś szkatułki. Głównie dlatego, że... Co to chciałem powiedzieć? A tak, głównie dlatego, że... Te buty mocy znajdowały się w szkatułce, która pozostała dalej zamknięta po tym, jak już opróżniłem ją. A tak dzieje się tylko wtedy, kiedy na poziomie znajduje się jeszcze jedna szkatułka z jakimś specjalnym przedmiotem. Ale tak naprawdę ten poziom jest ogromny i z pewnością zajęłoby mi trochę odnalezienie wszystkich skarbów. Chyba nie mogę kopać butami mocy, kiedy znajduję się w powietrzu. Ten boss wydaje się być stosunkowo prosty.
Wystarczy tylko w odpowiednim momencie skoczyć. Zresztą tak jak przy wszystkich, ale ten nie strzela we mnie niczym. Tylko trzeba być świadomym tego, że właśnie może zlecieć nam na głowę w każdej chwili, z każdego miejsca praktycznie. Ale wystarczy często skakać, a powinniśmy uniknąć jego niecnego ataku. Tak, ale tylko i wyłącznie... Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nadziejemy go na nasz miecz. Jeśli tego nie zrobimy, to biada nam, oj biada. Kurczę. Ten pająk jest trudniejszy niż myślałem. Dobrze. Taka strategia i teraz uciekamy, uciekamy, uciekamy. Skok! W porządku. Teraz uciekamy, uciekamy. Aha! I się udało. Widzicie, nie było aż tak źle. Nawet te duchy są silniejsze niż zwykle. Ale ani boss, ani poziom nie byli tacy straszni, więc mamy już wszystko z głowy. I to w jedyne 6 minut! Hurra! I tym razem ratujemy z opresji... No, kogo? Penelope! Świetnie. Naprawdę... Naprawdę szkoda, że nie udało mi się zdobyć wszystkich tych, znaleźć wszystkich tych skrzyń. Ale cóż, ten błąd naprawię... No pfu, no, tego błędu już nie naprawię, to chciałem powiedzieć. Ale mniejsza z tym. Znajduje się przed wejściem do zamku złego czarnoksiężnika, przynajmniej podejrzewam, że on jest naszym głównym przeciwnikiem. W końcu gra nie nazywałaby się Wizards and Warriors, gdyby nie wystąpił tutaj żaden czarnoksiężnik, nieprawdaż? W porządku, więc Virgiliusz żegna was wszystkich i do zobaczenia następnym razem, kiedy to spotkamy pewnie już głównego, ostatniego bossa w grze. Trzymajcie się ciepło, cześć!